Jarku, przede wszystkim gratulacje, 6-0, co prawda z ostatnim zespołem w tabeli, ale to jednak bardzo dobry wynik. No i oczywiście klasyczny hat-trick. No, dziękuję. Ma pan rację tutaj. 6-0 to dobry wynik. Uważam, że pokazujący różnicę między nami a Karczewem. Co prawda hat-trick nie do końca klasyczny, bo nie w jednej połowie, jednakże bardzo się cieszę. No, są powody do radości. Najważniejszym celem drużyny było zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Takie mecze się gra bardzo trudno. Tak, no wiadomo, że chłopcy z Karczewa, zawodnicy, no byli zmobilizowani, tak? No, jeżeli się gra u lidera, no to chce się pokazać z jak najlepszej strony. No i starali się pokazać z jak najlepszej strony. W tym meczu wydaje mi się, że pod każdym względem byliśmy zespołem lepszym i należało nam się zwycięstwo. A co najważniejsze, te rzuty karne wreszcie przełamane, co? No nigdy, wydaje mi się, klub i trenerzy nie mogli narzekać na wykonywane przeze mnie rzuty karne. No, bardzo. Mam na myśli cały zespół. Tak, tak jak mówię, no ja tutaj już pojawiam się na boisku rzadziej. Musimy wykreować osobę, która wykonuje te rzuty karne, więc staraliśmy się z trenerem dobrać taką osobę, która będzie mogła to dźwignąć i będzie mogła strzelać. No, pojawiły się drobne mankamenty, no ale dalej staramy się i myślę, że już mamy taką osobę, która, jeżeli ja nie będę na boisku, będzie wykonywała te rzuty karne. W środę wyjazd do Pilicy, Puchar Polski. Jakieś nastawienia specjalne? Czy nastawienia? No jedziemy do Pilicy po to, aby zagrać dobre spotkanie i przejść kolejną rundę Pucharu Polski. Taki jest nasz cel, tak? Oczywiście mecz może ułożyć się różnie. Puchar Polski rządzi się swoimi prawami i nie wykluczam, że będzie to bardzo wyrównany i emocjonujący mecz, ale jedziemy po zwycięstwo, jedziemy po kolejną fazę pucharu, po finał i no nie odpuścimy tego. Z nami Ariel Kubowski, trener KS Ursus. Panie trenerze, gratuluję. Po raz drugi mam tą przyjemność panu gratulować do bardzo dobrego wyniku. Co prawda z ostatnią drużyną, a jednak 6-0, to o czymś świadczy. No na pewno nie są to łatwe mecze po takim dobrym meczu w Radomiu. Dużo pracy włożyliśmy w to, żeby zawodników zmotywować. Widzieliśmy, że Mazur przyjedzie, można powiedzieć, bez jakichś wielkich założeń, tylko powalczyć i bez żadnej presji. To chciałem powiedzieć, bez żadnej presji, że muszą, po prostu mogą, takie mecze się ciężko gra, bo są młodzi chłopcy utalentowani i momentalnie napsuli nam sporo krwi, ale no, chłopaki stanęli na wysokości zadania no, i pokazali, że nawet na takie mecze umiemy się mocno zmobilizować i dobrze pograć w piłkę i pokazać kilka bardzo fajnych akcji. Przed chwilą rozmawiałem z Jarkiem Łowickim, wreszcie udało się przełamać to nieszczęsne nasze karne. No śmieliśmy się właśnie, że w ostatnim meczu Pucharu Polski wygraliśmy w karnych z Strzelcami i ten, że tak powiem, niefart tych karnych minął i dzisiaj było potwierdzenie. Jaro jak profesor, doświadczony zawodnik, trzy karne to nie jest tak, trzy podejść one to free, trzy kolejne karne strzelił, więc szacunek dla niego. W środę Puchar Polski, jakieś specjalne założenia? No, założenia takie jak zawsze, wyjść i walczyć. Założenie taktyczne sobie powiemy przed meczem. Na pewno przeciwnik bardzo wymagający i graliśmy tam już bardzo ciężki mecz, udało nam się wygrać i jedziemy z myślą po prostu, żeby awansować.